Witam! W tym filmie zaprezentuję podstawy, jak wygląda nasz system. Akceptujemy ustawienia do https, podejmujemy to ryzyko, wchodzimy na port 1025 i w tym momencie uzyskujemy dostęp do panelu głównego sterowania. Hasło domyślne to super router. Tutaj mamy dostępną platformę, na której bazujemy. Jest też parę informacji, jak to, jakie DHCP mamy połączone z urządzeniami, sieć WiFi. W przeglądzie, możemy sobie zobaczyć wszystkie parametry. Tu widzimy, jak ten system jest wydajny, jak na router. Gdzie tutaj jest eksperymentalnie włożona największa pamięć, jaka zadziałała, póki co, czyli 4 gb to jest 95% wolnego miejsca w tej pamięci. My domyślnie montujemy 2 giga. To i tak będzie ponad 50% pustego RAMu. Dysk twardy tutaj jest taki, jak będzie wszędzie. To jest ten dysk SSD M2, e, e, przepraszam, M-SATA. I on ma 1, 1,8 giga wolnego. 18% zajmujemy w tym momencie tym softem, co jest tutaj, prawda. W tym momencie skompilowany w tej edycji. Tak to się mniej więcej kształtuje. Tutaj mamy trasowanie. Możemy edytować to trasowanie według zaawansowanych algorytmów w IP6 i w ip 4 Później mamy zaporę sieciową, konfigurację bardzo szczegółową. Dziennik systemowy, w którym możemy zobaczyć, co się wydarzyło. Procesy systemowe. Tutaj widzimy tak jak w Linuxach, bo to jest na bazie Linuxa. Czy. Tak tutaj widzimy właśnie wszystkie procesy na GNU. Później mamy analizę kanałów. Tutaj jest karta Wi-Fi demonstracyjnie założona Intela. Tylko 2,4 GHz jest dość słaba. Jedynie 54 MB sekundę przepustowość ma. Mamy też ofercie karty 2,4 i 5 GHz. Do 300 MB, aczkolwiek te karty na nie przyjdzie czas. I one mają taką wadę, że możemy użyć tylko jednego kanału na raz. Jesteśmy już w systemie. Tu jest konfiguracja podstawowa systemu całego. Gdzie możemy pokonfigurować różne rzeczy. Część już jest ustawiona. W ogóle domyślnie to urządzenie jest tak zbudowane. By się wystarczyło je podłączyć, zmienić hasła dostępowe i już możemy używać podstawowych funkcji wszystkich. Tu należy zmienić hasło do panelu sterowania routera. Dostęp SSH jest zrobiony przez port 5922, celowo by troszkę utrudnić nasłuch. Klucze SSH można dodać, jeśli by ktoś chciał tak się logować. Aczkolwiek w ogóle port SSH jest tylko awaryjnym. W ACL setting możemy dodawać nowe konta i uprawnienia tym kontom, także może każdy użytkownik domu mieć swój profil i móc edytować tylko to, co uważamy, że może edytować. Czy też klient, jeżeli to montujemy u klientów, takie urządzenia. Tutaj możemy sobie instalować pakiety oprogramowania. To jest chyba najmocniejsza strona tego, tej kompilacji tego samego systemu OpenWrt, jeśli ktoś się nie orientuje w szczegółach. Zawsze, kliknąć aktualizuj listy i poczekać ten chwilę czasu. Czasem niektóre listy nie wchodzą, wywalają błąd, ale to nie jest istotne. Z reguły wszystko ładnie działa. I po aktualizacji, jeżeli wiemy, co potrzebujemy, możemy doinstalować każdą funkcjonalność w zasadzie. Tak jak to w normalnych systemach Linux, gdzie nie pobieramy oprogramowania z, ze strony internetowej, jak w Windowsie, tylko robimy to. Za pomocą jakby sklepu, to jest taki jakby sklep jak w Androidzie, w telefonie czy w Apple. U. I tu mamy już pakiety. Możemy je u góry wyszukiwać, żeby było szybciej instalować te, które potrzebujemy. Tutaj mamy te zainstalowane wstępnie. Dużo tego jest. W autostarcie mamy wszystko to, co się uruchamia. Wszystkie usługi, czy też w Linuxie nazywa demony. To jest to, co się uruchamia przy starcie systemu. Jest już zainstalowana nawet obsługa Bluetootha, jest obsługa WiFi jest obsługa kart sieciowych. Tutaj mamy zaplanowane zadania, to jest wszystko to, co się wykonuje co jakiś czas, tak zwany Kron. Punkty montowania, tutaj mamy dyski twarde. To wszystko konfigurujemy przed wysyłką na dane, dane parametry, tak więc wszystko ustawione. Natomiast tutaj jest dane i ten dysk dane to jest ten dysk zewnętrzny, który jest później dodany do sieci. Do tego zaraz dojdziemy. Tu jest manager dysków. To pokazuje, jaki mamy rozkład dysków. To jest przykładowy model, więc w oryginale troszkę inaczej będzie układ wyglądał. Tu możemy robić aktualizację, zabezpieczyć urządzenie, zrobić bezpieczeństwa. Tu komendy wydajemy. Tutaj możemy wyłączyć urządzenie, po prostu je wyłączyć zdalnie. Tu mamy restart, czyli po urządzenia. Tutaj możemy certyfikaty generować. Eee, następnie mamy D DNS, jak ktoś ma dynamiczne IP, to tu możemy jakąś zrobić, usługodawcę wykupić, który będzie nakładał znaną nam domenę na nieznane IP, bo on się co chwilę zmienia. Eee, tu mamy blokowanie reklam. Urządzenie domyślnie blokuje wszystkie reklamy jak adblock. I już po prostu nie będzie, nie powinien w większości tych reklam wyświetlać. Wycina je z naszego internetu w sieci lokalnej. Tu mamy statystyki, możemy wysyłać informacje statystyczne. Domyślnie jest to wyłączone. Tu jeszcze mamy dysk twardy, że się wyłącza po 5 minutach braku aktywności. To jest istotne, żeby oszczędzać prąd. Następnie wchodzimy w ustawienia kłos. Dla zaawansowanych będą wiedzieć, co znaczy. Serwy wydruku. Możemy połączyć do USB drukarkę, i, która nie ma Wi-Fi ani internetu i ją drukować, jakby miała sieciówkę, miała kartę sieciową. Tutaj mamy homologam Wi-Fi. Możemy ustawić, żeby się włączało i wyłączało Wi-Fi wedle jakichś tam reguł czasowych. Tu możemy na Wake Online wzbudzić jakieś urządzenie. Jeżeli jest funkcja włączania zdalnego po Macu, to możemy je wybudzić, włączyć zdalnie komputer w, naszym, w domu. Jeśli potrzebujemy, to są właśnie udziały sieciowe, o tym mówiłem wcześniej. Tutaj jest ten dysk dane, czyli dysk SDA2 udostępniony, tak żebyśmy mogli przeglądać pliki jako zasób sieciowy. Tutaj mamy DLNA, to jest do oglądania filmów, słuchania muzyki, zdjęć chociażby na telewizorach współczesnych. I już przechodzimy do y, Quid, czyli serwer y, y, DNS, nasz wewnętrzny terminal. Za chwilę do niego przejdziemy. On jest co chodzi, gdzieś schowany, tylko konfiguracja jego. Tam mamy interfejsy. Y, na vpn mamy błąd, ale to nie jest istotne. To jeszcze będzie poprawione, bo tam nie wstał do końca serwer DNS. Tutaj możemy sobie zobaczyć, połączyć je z jakąś siecią. Jeżeli mamy przez WAN dostęp do sieci, to tu możemy sobie wybrać sieć Wi-Fi, żeby ją podłączyć. A jeżeli my chcemy Access Pointa włączyć, to tu edytujemy sobie, wybieramy sobie kanał, moc domyślną, nadajnika, typy dostępów. Yy, będzie o tym osobno. Te podstawowe funkcje, które jeszcze będzie ustawić, wszystko to omówimy. Ważne, żeby sobie szyfrowanie ustawić na WPA2 i wymusić S. Jakiś klucz, to jest klucz, to jest to, co będzie router. Yy, czego będzie wymagał, żeby to sieci połączyć? Tak to wygląda. Tu jeszcze w ogólnych mamy nazwę: o tym z router możemy zmienić na J ROUTER na przykład, czyli według nazwy naszego projektu, no i że go z LANem łączymy. To ważne by zaznaczyć, żeby ta sieć działała, zapisz. Stosujemy, zapisujemy i stosujemy wszystkie zmiany w systemie. I po chwili, jak wiecie, bardzo szybko działa, naprawdę się zbiera. Włączamy i sieć powinna stać na tym Intelku tu testowym. Jest, włączyła się, jest wszystko OK. Na kanale pierwszym nic tam nie wyświetla, bo tu już mamy trasowanie, tu mamy DHCP i DNSy. Można sobie przypisać, jakie IPki ma podawać. Eee, domyślnie wszystko wszystko jest skonfigurowane. Jak ktoś jest zaawansowany, to na pewno sobie odnajdzie tutaj funk funkcje sobie potrzebne. Tu możemy dopisywać adresy statyczne, żeby się nie zmieniały. Było coś na samo IP. Eee, Diagnostyka to jest bardzo fajna sprawa. Dzięki temu możemy, powiedzmy, w tym momencie puścić sobie pinga na WP i zobaczyć, jakie mamy opóźnienie albo na IP4, albo IP6. I już widzimy, jakie mamy tutaj opóźnienie, prawda, jakieś tam 25 milisekund w tym wypadku. Tu na WP już puścimy od i zobaczymy, jakie jest połączone, do jakich IP jest połączenie, przez jakiego routery musi przejść sygnał, żebyśmy się. Połączyli do WP. to się przydaje, bo możemy zobaczyć, jakie urządzenia po drodze mamy. U mnie się wszystko zgadza na ten moment. Tutaj mamy kolejną bardzo ciekawą funkcję. Tu dla odmiany onet wyślemy i też widzimy, jakie są IP. Na jak, jak to funkcjonuje, prawda? Tu jeszcze możemy przeszukiwać całą sieć LAN, co jest obecnie w LAN-ie, nawet jeżeli DHCP nie pobrało. Tu jest zapora sieciowa. Ważne, żeby w tym miejscu był odrzucaj, bo inaczej każdy z internetu, z sieci będzie mógł się do naszego systemu podłączyć bez hasła, bez niczego. Jak chodzi o zasoby sieciowe? Chyba, że używamy tylko tego portowania jako LAN, wtedy możemy go przyłączyć na akceptuj. Tu mamy błąd, niestety, na VPN, ale to jak mówię, ogarniemy. Tu interfejsy sieciowe wszystko już jest skonfigurowane. Eee... I sieć bezprzewodowa, w której już byliśmy wcześniej, ona ładnie działa. Lista kompatybilności jest już zrobiona. Tu mamy vpn który właśnie nie wstał z jakiegoś powodu. Ciekawe, czy w stanie. No nie wstanie, to jeszcze kompilujemy, żeby miał domyślnie już klienta OpenVPN postawionego na IP10800. W tym, w tym że będziemy mieli sporo urządzeń do pisania. I tak się reprezentuje cały interfejs z WiFi z y, parametrami ze wszystkim. Teraz y, idziemy dalej z funkcjonalnością. Otóż, gdy zmienimy sobie port na y, HTTP musimy zmienić i port 25. Przepraszam, 24. Co innego mówię, co innego piszę. I wpisujemy ROT i hasło SuperRouter domyślnie. Jak zmieniliśmy w panelu tam sterowania na UCI, czyli na tej grafice, to już się też zmieni. Tutaj będzie takie hasło jak w panelu sterowania na WW. No i tutaj mamy e, rdzenie. Tak naprawdę one się tutaj skręcają na mniej. Te dwa rdzenie oszczędzają prąd, ale jak potrzebują, to poszły się aż do. 1,5 GHz podkręcić, 2 razy 1,5, czy 4 bity, infrastruktura. Możemy pinga puścić. Możemy po prostu jakąś konfigurację teraz na próbę zrobić. Czy w konfigurach czy... To, to właśnie tutaj ten APHP ten, ten jest tu, w etc. To jest największa moc, bo tu możemy po prostu sobie już no, nie mam ograniczeń na no, jak Linux. No. Czyli, że to robi Linux. W tym momencie się obudzi na dystrybucji Open.wrt. Mamy jeszcze 99. port. To jest nasz serwer www. Tu może mieć strony i inne rzeczy. Możemy go na port 80 na przekierować w bardzo łatwy sposób. Nie możemy 80. portu zrobić. Yy... Na samym lanie, bo nie wejdziemy do panelu, wpisujemy domyślnie ROD i SuperRouter. U góry piszę o aktualizacji, ale ta aktualizacja nie może być wgrana wygrana nowsza. Jest to, to wynika z wersji PHP, to też na tym te będą poprawki z czasem. Tworzymy sobie test i mamy jakiś folder założony. Tutaj można aplikację Enclos w telefon wgrać i będziemy mieli chmurę. Wszystko z telefonu będzie się synchronizowało automatycznie z naszą chmurą, tutaj. Lub z komputerem, co jest Oncloud, też ma chmurę taką, że ma klienta na Linuxa, Windowsa, Androida, e, iPhone'a. Także nie ma z tym żadnego problemu, możemy on to udostępniać znajomym, powiedzmy z linków bezpiecznych, pod hasłem lub bez hasła. E, zresztą z ustawienia zobaczymy, to, że, że Oncloud jest bardzo ciężkim systemem, a on tu nawet, naprawdę rzeszko i fajnie działa. Dzięki temu, że mamy takie mocne parametry tego urządzenia, to naprawdę się to zbiera. Jak ktoś zainstalował sobie Onklood na zwykłym routerze, to wie jak to działa. Hasło tu należy zmienić. Wpisujemy super i nowe hasło jakie chcemy mieć. O tym będą jeszcze osobne filmy o szczegółowej konfiguracji danych procesów i opisy. Na tym obecnie pracujemy. Możemy sobie wejść w ustawienia magazynów, kto co może robić. Tutaj jest włączone po co domyślnie wszystko. I wtedy w magazynie, powiedzmy, mogę dorzucić sobie zasób. Ee, dajmy na to z Google. I id klienta, hasło. I w tym momencie tu na Google możemy jeszcze połączyć, pobrać sobie identyfikator jednorazowy. E, żeby, bo domyślnie hasło to jest ma e, dwutopowe logowanie, więc trzeba wygenerować sobie token. E, tu też możemy tokeny generować do tego znowu naszego zasobu. Do, do, do naszej, jeżeli mamy jakąś aplikację, powiedzmy innego on i chcemy połączyć dwie chmury razem, dwa routery, to tu możemy. Eee, teraz. Tutaj ładnie pliki wszystko, to już było widać, że działa. Mamy też market, który działa. W markecie można kupować jakieś darmowe aplikacje, pobierać, to o to już on to dba. I tutaj mamy bardzo dużo rzeczy. Które możemy zainstalować, jakieś przeglądarki PDF-ów online. Właściwie można zrobić z tego całe biuro. Także będzie można pisać teksty, pracować, drukować i wszystko robić z poziomu przeglądarki internetowej, nawet na odległość w telefonie. Także ta chmura jest bardzo fajna. Jak ktoś używa Enterprise, może kupić wersję Enterprise, zadziała jak najbardziej, będą wtedy aplikacje te typowo biznesowe działały. Tak, jeszcze raz się prezentuje główny panel z plikami, użytkownicy, no oczywiście, że możemy dodawać nowych użytkowników, no przecież e, root jest tym administratorem. Jeżeli chcemy tworzyć jakiegoś sobie użytkownika, to damy sobie testera, e, sobie założymy jakieś maila, powiedzmy oficjalnego naszej domeny, dodamy nową grupę, no bo jeszcze takiej grupy nie mamy. Testerową grupę. Utworzymy. I w tym momencie mamy nowego użytkownika. Możemy przydzielić mu, przydzielić mu udział, czyli wielkość dysku twardego. Możemy mu przydzielić, że będzie chmury, możemy mu hasło zmienić. Tu też jeszcze niby nie może maila, Chciałem z tego wysłać, ale to jest też tylko kwestia konfiguracji. Niedługo tam jeszcze nie ma funkcji PHP email. to się uzupełni. O, to już usuniemy tego użytkownika. Tak to się teraz kształtuje. Dobra, możemy go wylogować. Jest on wylogowany. Nasza osobista, prywatna chmura. To jest fajne, że nasze dane leżą gdzieś, gdzie wiemy gdzie leżą, a nie y, gdzieś tam u kogoś obcego. To bo dla nich może być przekonujące, że te dane nie są dostępne dla nikogo obcego. Poza nami, gdy mamy do tego hasło. I tak się prezentuje nasz system pod nazwą J-Router. Niedługo powstanie strona j na której będą wszystkie materiały. Na ten moment dzięki bardzo. Pozdrawiam.